To miał być mecz na przełamanie. W sobotnie popołudnie piłkarze KSRO w 1964 Rybnik podejmowali przed własną publicznością chorzowski ruch. Do derbów gospodarze przystępowali, mając na swoim koncie 4 porażki z rzędu. Podopieczni trenera Michała Podolaka mieli nadzieję, że w meczu z 14-krotnym mistrzem Polski odwrócą złą kartę i rozpoczną marsz w górę tabeli. Doskonała ku temu okazja nadarzyła się już w 26 minucie, kiedy to sędzia podyktował dla Rybniczan rzut karny. Do piłki podszedł Jan Janik, ale jego strzał obronił Tomasz Nowak. Na domiar złego w 29 minucie sędzia ponownie odgwizdał 11, jednak tym razem po drugiej stronie boiska. Swoją szansę wykorzystał Mariusz Idzik i ruch objął prowadzenie. Najbliżej wyrównania Rybniczanie byli w 58 minucie. Doskonale między słupkami gości spisał się jednak Tomasz Nowak. Przyjezdni kropkę nad i postawili w 82 minucie, kiedy to swojego drugiego gola zdobył Mariusz Idzik. Zawodnik ruchu tym razem zdobył bramkę po strzale z rzutu wolnego. Więcej goli w meczu już nie padło i KSRO w 1964 Rybnik przegrał na swoim boisku z chorzowskim ruchem 0-2. Po spotkaniu pracę stracił trener Michał Podolak. Zastąpił go Roland Buchała, który już wcześniej miał okazję prowadzić zespół z ulicy Gliwickiej. Aktualnie ROW ma na swoim koncie 11 punktów i zajmuje 14 miejsce w tabeli. W sobotę 26 października Rybniczanie zagrają na wyjeździe z zamykającym zestawienie LZS-em Starowice Dolne.